Naprzeciwko mnie nie wieje i nie zieje pustką, lecz siedzi minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i miło ze sobą rozmawiamy. Dzień dobry, pani minister. Bardzo dziękuję. Czasy są gorące, chciałbym się dowiedzieć, czy ma pani coś do powiedzenia tym policjantom, którzy przeżyli oblężenie w Legionowie. Przez kilka dni żeśmy się wszyscy obawiali, czy ten przykład legionowski nie stanie się zaraźliwy. Dziękując wszystkim policjantom za tą operację, za ten trudny wysiłek i żałując, że ci, którzy leżą w szpitalach, ci, którzy zostali poszkodowani, nie mogli wrócić do swoich rodzin wczoraj, chcę powiedzieć i jeszcze raz powtórzyć, że wszyscy ci, którzy przyjechali do Warszawy, którzy przybyli na Marsz Niepodległości, nie po to, żeby świętować, ale po to, żeby walczyć z policją, muszą ponieść surowe konsekwencje. Absolutnie, ma pani zupełną rację. Tylko ja nie pytałem o Marsz Niepodległości, pytałem o te ostatnie wydarzenia w Legionowie. Po prostu, czy minister spraw wewnętrznych ma coś do powiedzenia polskim policjantom w tej sprawie? Dziękując wszystkim policjantom za tą operację, za tę operację. Ten trudny wysiłek i żałując, że ci, którzy leżą w szpitalach, zostali poszkodowani, nie mogli wrócić do swoich rodzin wczoraj. Chcę powiedzieć jeszcze raz, dziękuję bardzo, że wszyscy ci... Ja cenię to, że pani chce jeszcze raz coś powiedzieć, bo to właśnie o to nam też chodzi, żeby pani po prostu mówiła więcej i naprawdę serdecznie dziękuję. Mam inne pytanie, bo rzeczywiście tak się akurat składa, żeśmy się ostatnio od tych 6 miesięcy nie widywali. I pytanie, czy ma pani jakieś wyjaśnienie, czy to jest po prostu strategia z pani strony, czy jakoś, jak mówi klasyk, tak wyszło? Statystyki niestety pokazują, że wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięcia. W tym roku mamy już ponad 18 tysięcy takich zgłoszeń. Ojej, przepraszam, to rzeczywiście wyszło z mojej strony nieelegancko, że o to pytałem, ale bardzo dobrze, że pani się odnalazła, bo statystyki nie pokazują, że odnajduje się tak wielu ministrów, a tutaj się udało, to bardzo pięknie. Bardzo pani chciałem podziękować w imieniu polskich dziennikarzy, zwłaszcza Radia Tok FM, czy w ogóle radiowych, czy też radiowo-telewizyjnych i też trochę też radiowo-telewizyjno-prasowych dziennikarzy, że pani znalazła czas nareszcie i że przyszła pani do mojego studia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Cóż ja mam teraz powiedzieć po tylu wzruszeniach i po tylu emocjach? Chcę powiedzieć, że jesteście wielkimi ludźmi, wspaniałymi, mądrymi ludźmi. I z wami Polska jest bezpieczna. Z wami Europa jest bezpieczna i świat jest bezpieczny. No, ja z kolei po tylu mądrych i wzruszających słowach, które padły z pani ust, mogę tylko powiedzieć, że postaram się co tydzień panią zapraszać. Bardzo dziękuję.